90 lat temu też był wtorek. 1928 rok, 31 dzień lipca, Igrzyska Olimpijskie w Amsterdamie. W dzień rzutu dyskiem pod czystym, chłodnym poranku nieśmiałe słońce holenderskie przedarło się poprzez mgły. Tak było na Igrzyskach w Amsterdamie, tak było w dniu, w którym Halina Konopacka zdobyła dla Polski pierwszy złoty medal 10 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Kim była ta wspaniała, niezwykła kobieta? Była piękna i wysoka, a widać to mniej więcej na tej sylwetce. Liczyła 181 cm wzrostu, biorąc pod uwagę, że średni wzrost Polaków, Europejczyków od tamtego czasu bardzo się podwyższył. Konopacka rzeczywiście przerastała otoczenie. Widać to na zdjęciach, kiedy stoi nawet z mężczyznami, wyróżnia się wzrostem. Jak trafiła do sportu? Przede wszystkim rodzina. Rodzina uprawiała sport, i tata, i brat, i siostra, wszyscy w coś grali, albo w tenisa, albo jeździli na nartach. Ona też i na nartach, i na łyżwach, ale miała w ogóle wszechstronne zdolności. Poszła na Uniwersytet Warszawski na polonistykę i tam trafiła do AZS-u. Próbowała różnych konkurencji, mimo tego wzrostu na przykład bardzo szybko biegała, ale też skakała wzwyż. I w pewnym momencie francuski trener Maurice Baquet wymyślił, że Konopacka powinna rzucać dyskiem, że te długie, wspaniałe ramiona, że świetna koordynacja ruchów, że to wszystko predestynuje ją właśnie do rzutu dyskiem. Minęło kilka lat, a Konopacka pobiła rekord świata. Takich rekordów miała w swojej karierze 6. 3 zostały ostatecznie ratyfikowane, potwierdzone. Rekord świata pobiła również owego 31 lipca. Swój własny, 39 metrów i 62 centymetry. Następną rywalkę pokonała o prawie 2,5 metra. No i posypały się na jej głowę gratulacje i zaszczyty. Niemal z dnia na dzień Halina Konopacka stała się bohaterką wszystkich Polaków, uosobieniem piękna, wzorcem kobiety nowoczesnej, wszechstronnie utalentowanej. Zofia Trzcińska-Kamińska uwieczniła ją właśnie w tym pięknym popiersiu. Były też naturalnie gratulacje od prezydenta Mościckiego, specjalna depesza, a marszałek Józef Piłsudski przyjął ją już po powrocie do Polski w Belwederze. Tego też roku przyjęła oświadczyny pułkownika Ignacego Matuszewskiego, późniejszego ministra skarbu. Halina Konopacka jeszcze przez pewien czas uprawiała lekką atletykę, by później zmienić swoją specjalność i zacząć grać w tenisa, startować w rajdach samochodowych, bo również taką pasję i takie umiejętności posiadała. Ale Halina Konopacka również była poetką, przyjaciółką poetów grupy Skamander. Sama pisała i publikowała wiersze. Była zatem i piękna, i mądra. A na potwierdzenie tego przytoczmy fakt, że na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie wybrano ją Miss Igrzysk. W życiu Haliny Konopackiej złoto odegrało szczególną rolę, bo została nie tylko pierwszą polską złotą medalistką, ale też ratowało polskie złoto. Oto fragment jej wspomnień. Wyruszyliśmy z tym złotem nocą 7 września 1939 roku. Skarb schowany był w wielu skrzyniach drewnianych. Zamykałam całą kawalkadę. Kawalkadę samochodów, bo ona świetnie kierowała pojazdami mechanicznymi. A co to była za kawalkada? Ano, jej mąż, Ignacy Matuszewski, otrzymał zadanie wywieźć polskie złoto, aby uchronić je przed Niemcami. Sami odbyli fascynujący rajd, który jest pokazany również na tej mapie. Dowieźli, uratowali polskie złoto. Halina Konopacka zatem zawsze będzie nam się kojarzyła i z sukcesem, i ze złotem właśnie. Z okazji 90. rocznicy olimpijskiego złota Haliny Konopackiej Polski Komitet Olimpijski zorganizował tę piękną wystawę. Wydana została również książka. Książka autorstwa dr Marii Rotkiewicz, Z radości życia. Sam tytuł już charakteryzuje nam trochę naszą pierwszą złotą medalistkę olimpijską, bo rzeczywiście wypełniła ideały Kalos Kagatos, czyli piękna i mocna. Halina Konopacka na tym zdjęciu prezentuje się wspaniale, a ja chciałbym jeszcze zajrzeć do dwóch innych książek wydanych przez
Międzynarodową Federację Lekkoatletyczną JAW, które rozwiewają pewne wątpliwości. Pojawiły się bowiem wątpliwości, czy aby na pewno rzut dyskiem, który wygrała Halina Konopacka, był tą pierwszą konkurencją w 1928 roku. Rozpoczął się o godzinie 14, ale o 16 był bieg na 100 metrów. Zajrzyjmy najpierw do spisu rekordów świata. Kiedy popatrzymy na stronę 331 w tym wydaniu, widzimy Halina Konopacka, 39 metrów 62 centymetry, Stadion Olimpijski, godzina 15:10, a więc 50 minut przed finałem setki Konopacka wygrywa rzut dyskiem, bijąc rekord świata. A drugi dowód, również w wydawnictwie przygotowanym przez JAW, no to wprost napisano, opisując ten finał amsterdamski, że bijąc rekord świata, 39 metrów 62 centymetry, to become the first ever Olympic Women's Athletics Gold Medalist. Została pierwszą w historii mistrzynią olimpijską kobiet w lekkiej atletyce. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.